Port lotniczy Radom zaprasza na dzień otwarty dla General Aviation. Impreza odbędzie się 28 czerwca. Przestrzeń nad radomskim lotniskiem będzie otwarta w godzinach od 8 do 20. Przyloty nie będą wymagały złożenia planu lotu oraz nie będą pobierane żadne opłaty lotniskowe. Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji, w tym objazd przez lotnisko, zwiedzanie terminala pasażerskiego, pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu do utrzymania lotniska, a także prezentację możliwości służb portu lotniczego Radom. W tym samym dniu w związku z obchodami Dni Radomia również mieszkańcy miasta będą mieli możliwość wzięcia udziału m.in. w zorganizowanych wycieczkach do portu lotniczego. Port lotniczy Radom jest najmłodszym lotniskiem cywilnym w Polsce. Został wybudowany na bazie lotniska wojskowego, którego tradycje sięgają 1927 roku. Certyfikat lotniska użytku publicznego został wydany 14 maja, a wpisu do rejestru lotnisk cywilnych dokonano 29 maja.